Siemaneczko, jestem Pepetem Games, Bitomat. No i w gospodarstwie dzisiaj zajmiemy się siebie. Owca w gospodarstwie. No. No i chyba największe aktualnie faktycznie moje pole. Prawie że. Poza dzierżawą, która teraz oczywiście jest obsiana. Więc lecimy. Można powiedzieć, odpalamy siewnik i lecimy. Robimy nawet ten clean tak zwany. Tutaj obsiewamy, zobaczymy jak to wywali. I owiec miał być w ogóle co innego, wyszło co innego. Tak sobie zażyczyłem po prostu. Owiec mam lepsze zbycie na owiec. Więc wolałem sobie zasiać tutaj owiec na tym polu. Ale zresztą w sumie też mi potrzebne jest dość sporo. Ma być ogólnie jęczmień, ale jęczmienia jednak w tym roku nie sieje. Mam pszenicę zasianą bodajże na polu. Na dużej dzierżawie, więc tutaj mogę sobie tu poszaleć coś innego. Więc w pewno w tym sezonie słomy mi nie zbraknie do ścielenia itp. itd. Dałem sobie nawóz pod korzeń, nie wymieszałem. No, powiem bez bicia, nie wymieszałem tego teraz. Po prostu teraz sieję sobie tak, ponieważ jak dzisiaj jest godzina 10 praktycznie, bez paru minut. Spowodowany tym, to, że przygotowywałem dzisiaj paciakiem do siebu. Do siebu, pardon, nie do siebu, do uprawy rydze i mi troszeczkę czasu zeszło, więc lecimy tak troszeczkę na spontanie. Ogólnie zastanowiłem sobie plac pod budowę, jak można powiedzieć, majsty są nagadani, muszę zaliczkę zrobić w wysokości 20 tysięcy majstrom i będzie git. Ogólnie też się zastanawiam, czy dzisiaj nie kupić sobie byków na moje gospodarstwo, bo chciałbym już mieć te byczki, żeby po prostu już funkcjonowały, ale chyba od kwietnia zaczynałem bodajże w tamtym sezonie i w tym sezonie też chyba, czy będę od kwietnia już, z tego względu, że było połowne 12 miesięcy po... Wiecie, różnica między tymi danymi bikami było po co 12 miesięcy, tak? Czyli po tamtej mojej lewej stronie tam co jest nowy obiekt, stary obiekt postawiony, a tam właśnie tam na tym nowym obiekcie. Ale jest taka fajna, bo to jest ten sam obiekt praktycznie zrobiony, postawiony i jest dość ładnie to wygląda moim zdaniem. Czekajcie, bo ja się mylę teraz w guzikach. Powiem szczerze, że fajnie te majstry mi doradzili pod tym względem, żebyśmy tu mieli fajną kolorystykę, znaczy kolorystykę zabudowy. Po prostu miałem budować na razie murowane. Murowane rzeczy będą właśnie, obora będzie postawiona, murowana. Na właśnie krowy mleczne i tak powoli będziemy sobie to jakoś powoli to plątać. Ogólnie zapomniałem, mówiłem właśnie w poprzednim odcinku, że będziemy mieli się w owsa, ale przecież zapomniałem, że w tym miesiącu, powiedzieć na wiośnie, mamy od groma ogólnie prac polowych na wiosnę, ponieważ musimy zachować sobie powiedzę, musimy zobaczyć sobie, przed wszystkim musimy zobaczyć sobie żyto. Na kieszonkę musimy sobie, wiadomo, pozorać, musimy sobie zasiać, o, powiedzę, musimy zasiać sobie soję, a la łubin, więc trochę tej roboty tutaj mamy, więc no, będzie ciekawy moim zdaniem tej roboty, ale w sumie mam chyba aż tak dużo jej nie będzie w porównaniu do poprzedniego sezonu. Jak to można powiedzieć, poprzedniego roku, o, poprzedniego roku właśnie tutaj był bardziej chyba skomplikowany, bardziej był pracowity, tak. Ja tylko co muszę pod soję a la ubin zasiać sobie, rozrzucić sobie obornik, bo tam jest spezmowany i tylko tyle. Powinno być elegancko. Trzeba się załadać i będzie miodzie. Jest trochę tej roboty, więcej niż sobie planowałem. Teraz jeszcze tak się ruszyło, że w dzisiejszym dniu właśnie, jak wspomniałem, będziemy uprawiać sobie kukurydzę bezorkowo, bezorkową, obsadził bez płużnej, mianowicie prawa opuszczona, będzie robiona, będzie aktywna i jedziemy do pełen ogień, a nawozy do tego dochodzą. I to wszystko. I następnego dnia to właśnie będą siane, będzie siana kukurydza. Ale ta jest możliwa, bo jeszcze będzie właśnie żyto na kieszonkę ścinane.
Nie z tym mogło jakieś bujała, ale zawsze tam troszeczkę paszy da. I będziemy mieć jeszcze też dwa tygodnie, tydzień, dwa tygodnie właśnie chcieli żeton na kieszonkę właśnie trochę przetrzymać, bo miałem takich, tak powiem, takich dziakach dość mokrych, no i ten żyto troszeczkę, no powiem, no niefortunnie się nie udało pod względem urodzaju na żyto, a na ziarno na dzień dzisiejszy jestem bardzo zadowolony żyta, ale ogólnie powiedzmy jakodowo, aż rokrocznie praktycznie można powiedzieć jakodowo, gdzie po pierwsze, po tamtym roku miałem około 8 hektarów kukurydzy, wiadomo, rok był ciężki, nie wiem, jakiś tam wybujał pod względem urodzaju, ale był. A teraz będę miał na 13 hektarów kukurydzy, nawet ciut więcej, 13, bo teraz jeszcze przeładam sobie, robiłem sobie łąkę i tak samo teraz zasiałem kukurydzą. Więc, można powiedzieć, że sezon siewny kukurydzy ziarny został otwarty, no niestety to nie nagrywam, bo baciak jechał po pole. Obsiewał, bo ja powiem, akurat obsiądałem sobie widło, więc no nie miałem czasu, żeby jechać sobie to nagrać, ale myślę, że jutro coś tam sobie, znaczy dzisiaj coś tam sobie, chociaż od jakiegoś krótkiego z tej akcji sobie prawkowej zrobię, bo fajnie się kukurydzy tam właśnie też nie będzie nagrany nic, bo i tam też nie będzie. Taka idzie. Mam, tak powiem, no, może, jak mam go się w cudzysłowie wręczyć kimś, no to niech jedzie Maciak robić tam, zasiać kukurydzę, ja mogę sobie to właśnie ogarniać, bo muszę jeszcze dalej pościnać. Właśnie, tak trzeba się trochę zgrywać, bo jest ciekawie. Trochę te roboty mam teraz, Maciak też będzie pewnie w czwartek włączał, bo ja właśnie będę chciał teraz na siano. Maciak będzie robił na pyzmę, prawie ścinał. Więc on też chyba będzie dość ciekawie to ogarniał, czy będzie ogarniało, no ale trzeba, żeby jednak trochę tak zwanego popu, no tego by było, bo i tak już siana przywoży cały czas praktycznie od kwietnia, od marca, przywoży siano. Więc sobie policzcie, teraz sobie kupić siano, tam bo między 150 a 250 jest, żeby to wybulić, a kulka jedna na jeden dzień, więc no na trochę więcej, bo tam w drugiej szopie właśnie też się lata, tam to troszeczkę mniej jedzą, bo tam są mniejsze sztuki, to właśnie te tutaj większe sztuki, no to wiadomo, że jedzą dużo więcej, to krowy mleczne, parę byków, czyli dokładnie byków, no to będą może jedzą tego więcej, więc no teraz to ścinać i później nie kupować tego wszystkiego, no bo widzę, że teraz przedaleko sobie to wyjeżdżałem, ale dobra, to z tym nakładki sobie pomyli też będzie to jakoś w miarę wyglądało, żeby tam gęsto wyszedł. Podejrzewam też ogólnie, jestem takiej cichej nadziei, że to prawdopodobnie ostatni sezon będzie takiego zestawu, czyli ciernik z samym ciągnikiem. Być może kupię w końcu jakiś prawowosiewny zestaw. Pomarzy mi się tutaj. W Realu miałem taki zestaw. Akurat się tak nie, może nie tyle, że nie spadzał, to mi ciągnik przymały do tego. Ale teraz jeszcze tak będzie jest za mały, ponieważ kupiłem siewnik w tym roku 4-metrowy i kupiłem wodę w tym 3-metrową. Powiedzcie, kuźwa, trochę źle. Trochę źle zgrane, ale to po prostu przez to, że zajebista cena jak jednego tak jednego było. Jednym grzechem było tego nie skorzystać i nie kupić. Jak jednej takiej długiej maszyny. Mimo, że jest wolna, która na 3 metrowa z hydropakiem. Kuźwa tej bałdy nie przesunąłem. Dobra, trud. Musicie płacić, muszę ją wrócić ogólnie zaraz od byką. I to będzie chyba najlepsze posunięcie tym z tą robotą. Ogólnie od byku też trzeba błędników wyrzucać później, ale jest tyle tego te roboty, że to się nie chce robić. Naprawdę. Czekajcie, ja sobie wezmę, żeby tutaj ona mi tu nie zalegała. Trzeba trochę, żeby ułatwić roboty. Takie byki tu normalnie piętrowo stoją. Bo
No nie, tego obornika jest? 20 tysięcy litrów. Ale obornika mamy tutaj wrzucone. Znaczy wrzucone. Mamy w ogóle ten. A jeszcze wam to pokażę. To jest plat podbudowy. Troszkę wążki, ale to będzie lekka nakładka prawdopodobnie. Jak teraz tutaj stoję, bo ja będę chciał postawić sobie mniejszą, znaczy będę chciał dłuższą, a dłuższą postawić. A ona będzie się zaczynała gdzieś mniej więcej od tego drzewka. Mniej więcej niż dotąd. Chyba, jakoś tak. Więc no, na razie obsieję wszystko, a później w razie czego, no to prawie, że jest to trochę offset. Tam też się nic nie stanie, mój Boże. Ważne, żeby tylko w dopatach było. No to dobrze. I właśnie. Słowo dopłaty, bo nie wspomniałem w poprzednim odcinku, że miałem pieniędzy tyle i skąd. Jeszcze 17 tysięcy dostałem dopłat. Więc dlatego tak suma summarum jest to 31 czy tam 2 tysiące miałem właśnie na koncie z tego wszystkiego. Więc bardzo fajne pieniążki, tak? Z tego wszystkiego. Ja się bardzo cieszę z tego powodu, jak się pamiętasz, czwórkę wrzucił, czyli będzie chyba 12, może ty będziemy jeździć. Bo jednak też chcę trochę tego nadgonić, bo naprawdę ten tydzień będzie troszeczkę bardziej w realu napięty, więc ja też muszę jakoś poradganiać roboty, żeby wiecie, już praktycznie chyba przybędę do kwietnia. No tak, do kwietnia, do cięcia traw, więc muszę to ogarnąć jeszcze dzisiaj, żeby to można było sobie to ogarnąć. Znaczy, wiecie, o co mi chodzi. Żeby po prostu ogarnąć tak, żebyśmy to mogli elegancko przebijać i sobie następny miesiąc już mieć garnięty. No i wiadomo, w kwietniu będzie lepiej zająć pracę. Właśnie, w kwietniu będą 3 roboty, 2, nie 3. Zobaczmy tutaj, że będziemy troszeczkę inaczej kombinować tak, żeby to szybciej poszło nam. Robota. Ale zobaczymy, chcę na pewno, nie chcę stopować tej serii mimo wszystkich tutaj przeciwności losu, mimo roboty w polach i tak dalej. Nie chcę tego pauzować. Nie chcę tego uganiać, czekajcie, nie? Dobra, wracam. Dobra, lecimy dalej. Musiałem sobie jedną rzecz sprawdzić i możemy teraz sobie lecieć dalej. W tym roku inwestycje dość grube, też nie mogę powiedzieć, bo widzieliście się w poprzednim odcinku na zakup grube, postawienie budynku. Mimo to, że jest wiatra, ale to jest zawsze coś nowego. Kupienie kabiny, kupienie siewacza do nawozu, to już naprawdę są dość spore koszta. A obora, z tego co patrzyłem, będzie, jak wspomniałem, bo materiały są odzysku, można powiedzieć, takiego, wiecie, że jest demontażu, ale jakieś tam podobne będą rzeczy związane z tym. Nie zrobię prąd, tylko po prostu te materiały, które się, powiedzmy, ludziom nie zużyli, a tego zostało im trochę, no i odkupiłem to. Więc teraz mi tylko trzymają. Teraz właśnie trzeba nie pokupować, wszystko porobić. Więc muszę już w tym momencie, z tego tak mniej więcej na szybko liczę, 200, około 300 tysięcy muszę wziąć kredytu poza tym, co mam. No sporo, bo to trzeba przyznać, ale myślę, że jeszcze chyba pójdziemy typowe już mleczne. Ogólnie będziemy dużo bydła będziemy mieli, bo 60 sztuk bydłów z pików. No i gdzieś w granicach 70 ciuchów, plus minus, tak liczę, 10-70, ponad 100 sztuk będziemy bydła mieli, więc no tutaj to już będzie naprawdę spora zabawa z tym bydłem. No ma, ale trzeba chać atakować. Widzę, że może bin nie starczyć, a po co mam później tu budować? Chyba rzeczywiście z ususem sobie stoi, powiem szczerze, piękny zestaw, podoba mi się. Ciekawe, jak on by się zgrywał, będzie z case'em, bo on jest dość lekki nuwerek. Myślę, że on się będzie miał dobrze zgrywał. Szczerze mówiąc. Jak jeden taki długi zestaw.
No susik, strzelił się 10. Moim zdaniem nowy tego ususa wziąłem, nakupiłem. Oczywiście, kuźwa, nie może mi się wziąć, kuźwa, napełnić normalnie. Zawsze jakieś bugi muszą być. Dlatego ten ciemnik też jest już mi trochę drażni. Patrzcie, muszę cik, 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 chodzić tak, klikać, paletę podnosić. Ajajaj. Radzicie. Pod tym względem, czekajcie. Dobra. Podniesiony, podniesiony. Możemy jechać dalej. Siać owiec. A widzicie też tutaj jak nie można powiedzieć nietypowo może, chociaż typowo, dla mnie to typowo bardziej. A takie coś rzeczy. Może nie sam stosowałem, ale takie rzeczy wiem, że właśnie tutaj się siało. Obrawiało się ten, a się tam gdzieś powiedzmy na ancie się tam gdzieś stawiało kawałek pasek, żeby właśnie tam można było dojechać pod pyzmę. A to można było sobie elegancko siać. Tak sobie właśnie zwara wziąłem. Takie coś. Fajnie się podoba, bo jednak te kukurydzy raczej nie będę sprzedawał, będę raczej proponował, a czy podobał, będę raczej chciał ją, tak powiem, sfuturować na dobytku, ale czy tak faktycznie będzie, to tego nie wiem. Pewno wiem, że będę musiał belki żyta zrobić baloty, ponieważ no patrząc na zużycie właśnie materiału u moich bydlaków i wszystkiego, to chyba czy będę to proponował zrobić pewnie w baloty. Owinę sobie, pogadam sobie z Henkiem czy z Andrzejem, albo jeden pożyczy mi zwykłą stacjonarkę, albo właśnie Chinik pożyczy mi samozarodowczą. Wszystko zależne, ile tych belek będzie, tak? Bo jak belek, no to bez sensu mi z jednej strony brać i pożyczać samolotowczą. Chyba, że tak trafi, że będę osiana. Chyba raczej nie, bo będę raczej miał pewnie w maju żyto. Więc pewnie raczej wątpię, żebym musiał tu potrzebował, będę owijaki, bo raczej no, prawie przeważnie mam tak, że w kwietniu zbieram. No i ogólnie zbieram 5 pokosów, więc no dość spora mam na taką plakę. Zbieram 5 pokosów, no ale wiecie, to jest siwie porobione. Tak, żeby to miało jakoś ręce i nogi miało. No i się to po prostu opłaca, tak? Nawozy są dawane, obłonniki są dawane, gnojowica niekoniecznie, ale ten obłonnik przeważnie jest dany. No dzisiaj w tym roku teraz mi się nie udało pod ten obłonnik zadać, ale to mówię, jest dlatego, że jest zapierdzielę w życiu rannym, no i nie da się tego teraz tak ładnie pogodzić, wszystkiego pięknie się, żeby to miało ręce i nogi. Ale mówię, przestoju nie robię, staram się jak najwięcej tego ogarnąć, może w późniejszym czasie tam, nie wiem, gdzieś. Bo tak naprawdę, ja tak sobie liczę. Zasiek, powiedzę, no wiadomo, żywki nie odżywki, no ale to już tam jest pół biedy. Tak naprawdę, to później tylko siana. Będą. No i żytniwa będą, bo to już jest rzeczą oczywistą, tak? Pod tym względem, więc, no trzeba mi się trochę nabawić. No, na odżywki to się nie bawię, bo to odżywki to nie są jakimiś tam rzeczami aż takimi, żeby tutaj zwracać na ten, powiedzmy, dzień, nie wiem, tracić tydzień czasu, tak? Bo po prostu jeden dzień się straci i się to upyszcze. No i co jeszcze? Więc mówię, no taki tydzień, półtora tygodnia takiego przysłowiowego zapierdzielu będzie. Teraz raczej do końca tygodnia tak będzie, później dopiero gdzieś mówię, za tydzień, półtora znowu z kolei będzie taki zapierdziel, bo będą obłonniki pod upędę. Rzucane będą, będzie orki pewnie będą robione i trzeba pewno orki będą robione i będzie pokryzy, więc no tylko tutaj tak tu mam akurat fajnie, bo blisko domu, tam gdzieś hektarów, dzierżawę, tam do pokryza będzie, mam 10 hektarów i 10 km do dojazdu, więc no tam będzie ciekawe, ale żyćko.
Dobra, tak. Ale patrzcie, no tak abstrahując teraz. Na tym zwróciłem uwagę, że jak się dawał nawóz pod korzeń, to się tak strada dokładnie zmieniała, że jednak już wszystko ładnie widać. Tutaj jeszcze brakuje mi jednej rzeczy, większego agregatu uprawowego, ale z drugiej strony tak sobie myślę. Jeśli ja wezmę, kupię większy agregat uprawowy, ta 60 czy tam tak zwana ta 30 nie będzie już miała co w polach robić. No bo moje stare sprzęty już poszły. Ewentualnie jeszcze wały zostały, tak? No to wiadomo, te wały zostaną. A te wały też podejrzewam, że teraz mam takie zapięcie, że raczej teraz wałować nie będę, bo jeszcze przykop nie jest, więc nie trzeba wałować. Więc nie wiem, jak to się mówi, przysłowiowo wypalał paliwa, żeby to po prostu tylko powołować. Myślałem z tym okolwisku bez wałowania i będzie git. Zobaczymy, czy tam tak dużo stracę, czy jednak nie stracę. No wiem, czy tak patrząc racjonalnie, czy tutaj jakby chciał nawet tak, by tak robił, czy to jest odzwierciedlenie też na tej zasadzie, żeby słomy będzie mniej. Tylko ziarna, czy też właśnie wspomnianej słomy. To mnie zastanawia. Kiedy się zastanawiałem nad tym, mówiłem tak, wiecie, no... No, po prostu, zobaczymy. Testy. Jak się mówi. A zobaczymy, już tak po prostu dużo nie zostało do zasiewu. Ale na pewno tego rączniku nie zrobimy. Teraz tylko myślę. Chyba na handlu będzie trzeba będzie przewinąć chyba aż do kwietnia. Więc jeszcze się na kosy, oczywiście, rzecz jasna. Pierwsze primo, które u mnie na gospodarstwie jest. No i się pubinu. Znaczy, że ta jeszcze nie będą na kieszonki ogarnięte, więc... Tylko tyle. Nawozu nawet nie dała na żyta, tylko zobaczymy, czy tam nie tego łoda, tyle łoda i powinno być git. Tak, może może też rozsieje, zobaczymy. Tego jeszcze nie wiem. Pewno wiem, że odcinek się w tym momencie zakończy, więc jeśli odcinek wam się spodobał, zostawcie łapkę w górę, komentarz, dzięki za oglądanie, idźmy do następnego odcinka, na razie, cześć.